Dzisiaj Was czeka bardzo dużo atrakcji. A zapytam Was, czy ktoś zna numer telefonu na pogotowie? A jeszcze jest jeden numer. Czy ktoś zna ten drugi numer? 112. Pięknie, pięknie. A czy ktoś mi powie, co należy powiedzieć? Czy ktoś się dość trudne pytanie, bardzo trudne. Co należy zrobić, jak zadzwonicie na ten numer 112? Co należy powiedzieć, jak widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy? Świetnie! Kto to powiedział? Brawa! Widzicie wszyscy raz! Jak ma na imię? Lila. Lila, tak? Lila tego, zrobiłaś taką rzecz, taką umiejętność, że wie jak to zrobić. Wielu dorosłych nie wie jak to zagotowie. A tu mamy Lilę, takiego małego ratownika, która już doskonale wie, że pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć dyspozytorowi, jak dzwoni się na 112, ten drugi numer alarmowy, to adres, gdzie karetka ma przyjechać, tak? Imię i nazwisko. Świetnie. Podajemy imię i nazwisko, brawa. Co jeszcze należy podać? Czy ktoś jeszcze wie? Adres. I numer domu. Numer domu i? Miasto. Miasto i? Co się stało, tak? A kiedy wołamy karetkę pogotowia? W jakim momencie? No też trudne pytanie. Jak coś się złego stanie. A co się może złego stanie? Zasłabły. Kto powiedział zasłabły? Bardzo ładnie. Jak ktoś złamał nogę. Jak ktoś złamał sobie nogę, tak? To dzisiaj, uważajcie, dzisiaj nie tylko będziecie umieli wezwać karetkę pogotowia, nie tylko będziecie umieli wezwać karetkę pogotowia, bo tego też będziemy się uczyć, ale dzisiaj też poznacie umiejętności, jak należy postępować z kolegą, z koleżanką, z osobą dorosłą,
Jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, jak się ta nóżka złamie, jak mamy jakieś zranienie, krwotok, jak ktoś zasłabnie, jak coś będzie się źle czuł, to dzisiaj wszystko będziecie się uczyć przez 2 godziny. Także dzisiaj każdy z was za 2 godziny stanie się małym ratownikiem, dobrze? Chętni na ratownik, żeby zostać ratownikiem? Do czego służy bandaż? Zatykamy uszy! Zatykamy uszy, uwaga! Patrzcie, będzie się serduszko będzie biło. Patrzcie się, jak bije serduszko. Patrzcie. Serduszko nas się łączy. Drugie sprawdzenie. Jest. O, patrzcie się. Wydrukuj. Uwaga. Na pamiątkę. Jak ładnie bije serduszko. Jak coś pięknie. Przyło troszkę nawet. Z wrażenia. Daj go. Nie, ja zabrałam tam jedzenie. Jeszcze jeden.
duży, bo ten jest mały. Mamy duży kołnierz, bo są kołnierze dla dzieci i dla dorosłych. Ten jest dla pani. Ten jest dla pani. Bo jest większy, popatrzcie się, jest większy. Świetnie. Dobra, to puśćcie mnie tam. Uwaga! Uwaga! Słuchajcie! Uwaga! Jeszcze raz, uszy. Jeszcze raz. Głośno! Będzie głośno. No. Tak? Mocno, nie, to, no. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. No to mocno. Tak, uratowałeś życie. Żyje? A właśnie nie żyje. Nie żyje? Żyje. Żyje. Bo to jest mamy. Słuchajcie, ty jesteś silny, to masuj. Tak. O, dobrze. Pięknie. Co to robi? Karetka, taki sygnał. No nie pamiętacie, byśmy przed chwilą. I mamy tak Krzysia. I teraz... Krzysiu się nie rusza. Krzysiu się nie rusza i kładziemy go tutaj na deserze. Troszkę niewygodnie i tutaj go posuniemy jeszcze troszkę wyżej. Dobry. Świetnie. I słuchajcie, tu są takie klocki, jak klocki Lego, widzicie? Tylko takie większe. Podajcie mi te dwa klocki. Ja. Dobra. Pomalutku, pomalutku. Jak myślicie, gdzie te klocki pójdą? Hmm? Świetnie, no to zakładamy. No bardzo dobrze. Super. Dobra. Jak myślicie, możemy go przykryć folią?
A ja wiem, że mógł, bo Krzysiu nam mówił, a coś mi tak zimno, kurka. No to dobra, weźmy folię. I go przyjmie. No Wiktorku, ciekawe jestem, czy będzie widział, jak przyjdzie. No i którą stroną? Pamiętacie? Tak. Tak, ja pamiętam. No to przykrywamy. Dobra, świetnie, super. Odgrywamy. No i co? Trzeba jeszcze zapiąć pasy. Pasy. Żeby nie pykać. na imię? Hubert. A Hubert, tak? Hubert, co dzisiaj widziałeś tutaj? Kto do ciebie dzisiaj przyjechał tutaj? Do was? Kto przyjechał? Karetka. Karetka. A powiedz mi, po co jest karetka? Żeby ratować. Żeby ratować. A co dzisiaj ratownicy ci pokazali? Co widziałeś? Jak ratować kogoś. A jaki jest numer na pogotowie? 999. Pięknie. Źle się poczuł, czy uległ jakiemuś wypadkowi, na przykład spadł z drabiny, nie? No to wtedy przewozimy go na takich noszach. Dobra, słuchajcie, no to będę potrzebował jednego poszkodowanego, kto będzie udawał poszkodowanego. Świetnie, jak masz na imię? Adam, super, piąteczka. I jeszcze kogoś. Kto będzie mi pomagał? Ja!
No to dwie osoby, dobra. Wezmę sobie dwie osoby. Masz na imię? Kubuś. Jak masz kto? Jak masz na imię? Julia? Świetnie. Dobra. Tutaj Kubuś, ćwicz koleżanko. Tutaj kolega bierze nam do poszkodowanego. No to mu się coś tam stało i ja go szybko biorę. Hop, na nóż. Jaki wielki chłop! Piotrusiowi, świetnie. I bandaż. Podaj, super. Dobra. Słuchajcie, to jest taka szyna, którą się zakłada. Na przykład jak jest zraniona nóżka. Na przykład tutaj coś sobie zrobi w kostkę. Ma skręcone. No, świetnie. Dobra. I już tutaj żeśmy owinęli nóżkę. I słuchajcie, jak masz na imię? Adam. Słuchajcie, jak myślicie, Adamowi jest zimno. Co możemy zrobić dla Adama, jak nie jest zimno? Przykryć go. Super. I tutaj nadpinie się kolega taką folię. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, to jest taka folia. Taka folia, ona znajduje się we wszystkich apteczkach, które są w samochodzie. Każdy samochód co powinien mieć? Apteczkę. W której to apteczce znajduje się właśnie taka folia. I słuchajcie. Tą folię przekrywa. Jak masz na imię? Kubuś. Kubuś, a jak robi karetka? No. Sygnał karetki. Uja, uja, uja. Co tam pisze? Co układa się za wyraz? Karetka. Co to jest? Karetka. Pięknie. Teraz. Jak masz na imię? Eliza. Eliza, powiedz mi, jaki jest numer na pogotowie? 999. A powiedz mi, kto dzisiaj do was tutaj przyjechał? Ratownicy. A powiedz mi, widziałaś karetkę? Mhm. Po co jest karetka, twoim zdaniem? Żeby wieźć pacjentów do szpitala. Jak masz na imię? Lila. Lila. A jaki jest numer na pogotowie, powiedz mi? 999. Dobrze. A powiedz mi, kto dzisiaj do siebie tu przyjechał? Pogotowie. Pogotowie. A powiesz mi, po co jest pogotowie? Żeby zabierać ludzi do szpitala. Co my mamy? Ja w imieniu wszystkich dzieci, nas tutaj zebranych nauczycieli, chciałam serdecznie ekipie ratownictwa podziękować za tak profesjonalne, przygotowane świetnie warsztaty i dostosowane do naszych możliwości, właśnie połączone z tymi różnymi ciekawymi atrakcjami. Bardzo nam się podobało i Państwo też zauważyli, że nasze dzieci aktywne były. Podobało się od tych najmłodszych. Także serdecznie dziękuję i tu proszę przyjąć taki skromny od nas, naszych przedszkolaczków, kwiatuszek na pożegnanie. I bardzo nam miło i chcemy jeszcze że mamy teraz nowy ratowników, tutaj mamy taką rzeszę teraz, że my się tak przyszli, będziemy się domać i będziemy się bać, będzie do was dawać do pomocy. Thank you.
samo. Mały uśmiech jak tęcza, już dobrze mamo. Wszystkie dzieci nasze są Asia, Michael, Małgosia, John. Na serca dwie mają swój dom. Uchyl im serce jak drzwi. Wszystkie dzieci nasze są Borys, Wojtek, Marysia, Tom. Niech małe sny spełnią się dziś. Wyśpiewaj marzenia, Asia. Będzie nasz. Choć nie rozumiem mowy twej, czytam lęk, czytam śmiech. Nieśmiałość naszych słów. Ważny jest serca alfabet. Ciepły uśmiech jak słownik. Jesteśmy razem. Wszystkie dzieci nasze są Asia, Michael, Małgosia, John. Na serca dwie mają swój dom. Uchyl im serce jak śpiewa.